ta potężna jodła, która ma obwód ponad 4 metry, stara jodła i w środku właśnie jest pusta. Ta jodła ma w środku pusty komin na wysokość około 4,5 metra i w tej jodle znajduje się gawra. To są właśnie typowe gawry bieszczadzkie, które znajdują się właśnie w jodłach, w starych, dużych jodłach. Dlatego jest nam tutaj po prostu tak ważne, żeby znajdywać takie miejsca, chronić je, bo to są tutaj ze względu na to, że nie mamy jaskiń, nie mamy zbyt dużo innych możliwości gawrowania. Oprócz zdarzają się gawry śnieżne, jako jamy śnieżne, wykopane po prostu w śniegu, w młodnikach, albo pod wykrotami, czy ziemne, ale one są raczej rzadkością. Tutaj właśnie najczęściej znajdujemy takie gawry. To jest gawra wieloletnia, wykorzystywana przez różne niedźwiedzie w tym okresie. Akurat myśmy tą gawrę znaleźli, bo była ona domem na zimę i miejscem narodzin małych niedźwiadków naszej niedźwiedzicy Agi, która miała obrożę telemetryczną i po prostu po sygnale z jej obroży wiedzieliśmy, że tutaj się znajduje jej gawra. Po opuszczeniu przez nią tutaj tego miejsca byliśmy tu, znaleźliśmy gawrę. No i wtedy zamontowaliśmy też fotopułapki w tym miejscu już po opuszczeniu i co było ciekawe, że te gawry są przez cały rok odwiedzane przez niedźwiedzi. I to różne niedźwiedzie tutaj przychodzą, zajrzą do środka, powąchają ten, posprawdzają i idą sobie dalej. To znaczy niedźwiedzie doskonale wiedzą, gdzie są na ich terenie takie miejsca potencjalne miejsca do gawrowania. I co widzimy, że no, nie znamy zbyt dużo takich miejsc. Mimo że intensywnie szukamy i się staramy, to no nie wiemy, czy jest wystarczająco miejsc do gawrowania dla niedźwiedzi. Dla tylu niedźwiedzi, ile tutaj mamy. Dlatego, co jest właśnie bardzo ważne, żeby takie miejsca chronić, bo ich nie ma dużo po prostu. Nie jest tak, że co druga jodła ma taką dziuplę. One są bardzo rzadkie i to jest ważne, żeby je chronić. No i właśnie cały las dookoła. No jesteśmy tutaj w dość starym lesie i on właśnie tylko w takich lasach niedźwiedzie gawrują. Dlaczego nie ma takich stref gawrowania? No jak na razie obywało się bez. Często było tak, że w niektórych nadleśnictwach, które dobrze z nami współpracują, wystarczy po prostu decyzja nadleśniczego, że tutaj jest gawra, tutaj się nic nie robi, na zimę w ogóle po prostu się nie bierze tego pod uwagę. Jeśli by wszędzie tak było, to by było ok, to by nawet nie trzeba było się starać o strefy. No ale niestety doświadczenia z ostatnich lat nam pokazują, że chyba trzeba będzie zacząć lepiej działać w tym zakresie, no bo były niestety niszczone miejsca gawrowania. Nie podczas samego gawrowania, jak niedźwiedź był w środku, tylko to się przeważnie latem działo, ale i tak było miejsce zniszczone. Nawet nie sama gawra, tylko miejsce dookoła. To już powoduje, że niedźwiedź już z tego miejsca nie będzie korzystał, bo jest właśnie na takie zmiany bardzo wrażliwy. Na pewno nie można powiedzieć, że jest za dużo niedźwiedzi w Bieszczadach, tak samo jak nie można powiedzieć, że jest za dużo wilków. Po prostu w naturze jest tak. Dużych drapieżników zawsze jest tyle, na ile pozwoli dany habitat. Czyli na ile znajdują bazy żerowej, na tyle ich będzie. Bo po prostu jakby było ich za dużo, no to umrą z głodu. Taka jest prawda. Tutaj na tym terenie byśmy jeszcze mogli znieść dużo więcej niedźwiedzi, moim zdaniem. Mamy tutaj stare poukraińskie sady. Mamy dość żyzne lasy. Tutaj po prostu niedźwiedzie znajdują masę pokarmu w tych terenach. No i co najważniejsze, mamy wilki. A tutaj widzimy w Bieszczadach bardzo silną koegzystencję obydwu gatunków. Na przykład zimą często można zaobserwować, tropiąc niedźwiedzie, że one aktywnie dążą za wilkami. Niedźwiedź idzie, odnajduje trop wilczy i dąży za wilkami. Dlaczego? Szuka ofiar. Po prostu wilki polują, zostawiają ofiary i tu jest przeważnie tak, że po 2-3 dniach przychodzi niedźwiedź i to już jest jego ofiara i on wtedy siedzi na ofiarze wilczej. To, tak można powiedzieć, że po prostu nasze niedźwiedzie bieszczadzkie mają się tak dobrze, bo mamy tutaj wilki. Jeszcze taka ciekawostka tutaj odnośnie tego miejsca. W tym miejscu, gdzie teraz siedzę, Tutaj kiedyś siedziałem mniej więcej w takiej samej pozycji i wieszałem na górze fotopułapkę, żeby po prostu tutaj monitorować te miejsce. No i nagrałem się, jak ustawiam po prostu fotopułapkę. Po sprawdzeniu nagrań z fotopułapki okazało się, że jest tutaj taki jeden niedźwiedź, taki dość potężny niedźwiedź. Jak nasze bieszczadzkie niedźwiedzie, tak średnio się mówi, że samce osiągają około tam wagę 200-250 kg i tak dalej. No to tak szacując na oko, ten miał więcej. I to dużo więcej. I nie był przy tym gruby, otyły, tylko po prostu potężny niedźwiedź. Jak ja w tym miejscu, gdzie ja jestem, on stoi dokładnie w tym samym miejscu, to w kiełbie jest taki wysoki jak ja. Po prostu stojąc na czterech łapach jest taki wysoki jak ja. Ogromny niedźwiedź. Jeszcze takiego nie widziałem, a jego przednia łapa też robi wrażenie, jak je zobaczyłem, bo jest naprawdę, to jest taka łapa przednia. I jak moja szefowa powiedziała, że no tak, Robert, wiesz, jaka jest różnica między Bieszczadami a Alaską? Mówię, nie wiem, no o co ci chodzi? No, że nasze niedźwiedzie potrafią osiągać rozmiary grizzly, ale tam niestety każdy grizzly ma rozmiar grizzly.